rzeczy nie widziałem jeszcze. Nie rozczyta chyba tego nawet na dużym ekranie. Tam na maksa. Może ci potem jakby na dużym ekranie wyoszczył, co? Się podjechać. Ale na bankę to widzę pierwszy raz z takiej odległości przynajmniej, bo mogłem wcześniej nie widzieć, że ma obrączki. Ale jest tutaj para też od dłuższego czasu. Trzeba się będzie przyglądać temu ptaku. Mam go tu jeszcze raz, ale też nie rozczyta. Późną jesienią do padlinki może przylecieć. Gdzieś jakbym coś tu znalazł, to postawię kamerkę i może się udać w ten sposób. Tak to raczej nie rozczytam. No marnie wiem, za co się brać. Tu mam kozła. Salamandra na drodze. Tu gdzieś jeszcze siedzi orlik. Przypuszczam, że ten z obrączkami. To będzie się działo, nie ruszę się. To kozła pofilmuję trochę. A się nie rusza. A koziołek jest przez kurczy byk normalnie. Wierciarew.
Igor spokojnie schował się, ale i tak go widziałeś przecież. Skawrony kiep. Pokropiło i powołała siły salamandry. Przed autem mam jeszcze jedno. Tu minąłem. Dzisiaj druga ta, a tam będzie trzecia. Proszę bardzo. Trochę się spieszyła moją obecnością. Też już zajął. Teraz dobrze widzi, to nawet nie jojczy. Dobry pies. No i się schował. Mam jeszcze jedną, czwartą już dzisiaj. Taka poprana w błocie. Łapska ma takie jak pieleniś.
taki nos ma w nosie. Stój, stój. Kurde, wygląda na to, że może był to orlik, a jak nie, to coś innego. Taki coś mu przygotowałem, żeby przed kamerką się zaprezentował. Nie miałem nic naturalnego, to takie korpusy z kurczaka wziąłem. Kupiłem i tu położyłem. Wczesną wiosną albo późną jesienią bym chętniej skorzystał. Ale wygląda na to, że może i teraz się skusił. Zaraz zobaczę do kamerki, będę wiedział.